niedzielę 15 grudnia odbył się w murach Kościoła Jezusowego w Cieszynie koncert adwentowy. Taki koncert to nie nowość. Bardzo często są one łączone z różnymi akcjami. Znane były zwłaszcza te, podczas których zbierano datki na remont organów. Tym razem można było wesprzeć remont kościoła. Trwa remont Kościoła Jezusowego, kościoła w całości. A więc koncerty, które od jakiegoś czasu organizujemy, są właśnie dedykowane tej okoliczności. Są okazją do tego, by prosić mieszkańców Cieszyna, parafian naszych i nie tylko, by włączyli się w ten sposób do idei remontu Kościoła Jezusowego. Rzeczywiście jest to w historii tej świątyni jedna z największych renowacji, którą obecnie prowadzimy. Będzie ona coraz bardziej widoczna, myślę, dla mieszkańców Cieszyna, także dla naszych parafian, dlatego że remont przenosi się wkrótce na tę stronę, która jest bardziej widoczna od strony wyższej bramy. Także będą już, czy są już właściwie widoczne pierwsze efekty tego remontu w postaci pięknie odnowionych murów kościoła. Wystarczy spojrzeć w górę, żeby przekonać się, że Kościół Jezusowy pięknieje i będzie stawał się jeszcze piękniejszy, będzie rzeczywiście tą perełką Cieszyna. Kiedy planujecie zakończyć ten remont? Jak to długo potrwa? Ten remont zakończy się w 2021 roku, a więc przed nami jeszcze dużo pracy, dużo wkładu, zarówno jeżeli chodzi o siły, jeżeli chodzi o czas, ale także jeżeli chodzi o te środki finansowe. Stąd ten dzisiejszy koncert, koncert adwentowy, jest jednym z serii koncertów, jedną z serii wydarzeń, które mają na celu właśnie uczulenie mieszkańców Cieszyna, mieszkańców naszego regionu, mieszkańców naszego miasta i parafian na potrzeby związane z tym remontem. Od 3 lat angażuje się w to wydarzenie Wyższobramski Chór Kameralny. Będzie trochę pieśni adwentowych, będą i kolędy. Staraliśmy się na razie wybrać takie spokojne, jako że jesteśmy jeszcze przed świętami. Wystąpi właśnie nasz Wyższobramski Chór Kameralny, który jest inicjatorem tego koncertu, ale mamy też gości. Jako że w naszym chórze śpiewa Danusia z Wisły, dowiedzieliśmy się, że Danusia jest członkinią rodzinnego zespołu śpiewaczego z Wisły. I cała rodzina Szarców w liczbie chyba kilkunastu osób przybyła, będzie i grupa żeńska, męska i kapela. Także kolędy góralskie, pasterskie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, xpl, Marta Szymik-Telesz.